W sobotę w hali sportowej Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie odbył się dekanalny turniej ministrantów. Startowało 5 drużyn piłki nożnej, które podzielone zostały na 2 grupy wiekowe. Młodsi ministranci ze szkół podstawowych i starsi w wieku gimnazjalnym. W pierwszej grupie rywalizowały 2 drużyny z parafii Miłosierdzia Bożego i jedna z parafii Świętego Marcina. W drugiej grupie jedna z parafii Miłosierdzia Bożego i jedna z parafii Świętej Anny w Sokołowie. Zwycięskie drużyny to w kategorii szkół podstawowych drużyna z parafii przy ulicy Polnej, w kategorii gimnazjów drużyna z parafii w Sokołowie. Nagrody wręczał dekanalny duszpasterz ministrantów ksiądz Damian Jabłoński i proboszcz parafii w Sokołowie ksiądz Marek Topolewski.
Zapraszam teraz na piekara Marysiu. W kategorii szkół gimnazjalnych drugie miejsce zajęła